mówi się Jacek Sobala, witam w szybkich mediach. Kontynuujemy wydanie specjalne naszego programu. Jest czwartek, 8 września. No myślę, że będziemy dobrze pamiętali tę datę w związku z tym, co się dzisiaj wydarzyło. 22 minuty po godzinie 21 są u mnie. Proszę Państwa, brytyjska królowa Elżbieta II zmarła na zamku Balmoral w wieku 96 lat. Tak przekazał pałac Buckingham. Na tronie zasiadała od 1952 roku, dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii kraju. Tron automatycznie przejął jej najstarszy syn, książę Karol. Królowa zmarła spokojnie w Balmoral dziś po południu. Król i królowa małżonka pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu. Tak napisano w oficjalnym komunikacie na Twitterze. 6 lutego 2021 roku królowa Elżbieta II stała się pierwszą osobą w historii brytyjskiego, a wcześniej angielskiego tronu, która mogła obchodzić 70-lecie panowania. No i jest wysoce mało prawdopodobne, żeby w jakiejś najbliższej, wyobrażalnej przyszłości ktokolwiek z jej następców mógł się zbliżyć do takiego osiągnięcia. 70 lat panowania. To jest unikatowe nie tylko w skali Anglii, ponieważ tylko jeden monarcha w historii świata, biorąc pod uwagę tych, których daty panowania są udokumentowane, rządził dłużej, to był król Francji Ludwik XIV. W naszej historii żaden monarcha nie służył temu krajowi tak długo jak ten z pierwszym platynowym jubileuszem w historii, ale co ważniejsze, żaden monarcha nigdy nie służył mu tak dobrze. Ta niezwykła kobieta, która z woli Boga i zgodnie z prawem prowadziła swój kraj w dobrych i złych czasach, poświęciła swoje życie narodowi, ukochanej wspólnocie narodów i wyobrażeniu o tym, czym może i powinna się stać monarchia konstytucyjna. Żaden monarcha dzięki swoim wysiłkom, poświęceniu i osiągnięciom nie zasługuje lepiej na miano wielkiego. I dla mnie już teraz jest Elżbietą Wielką. Tak mówił w Izbie Gmin tuż przed obchodzonym na początku czerwca platynowym jubileuszem ówczesny premier Borys Johnson. Tak jak powiedziałem, 73-letni książę Karol jest teraz najstarszym monarchą wstępującym na tron w brytyjskiej historii. Co napisał na Facebooku nasz premier? Odeszła królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II z dynastii Windsorów, najdłużej panujący monarcha w historii tego państwa, ikona, symbol potęgi, kultury oraz tradycji Zjednoczonego Królestwa, ukochana przez Brytyjczyków, była również głową 14 innych państw należących do brytyjskiej wspólnoty narodów. To premier Morawiecki. Na Twitterze prezydent Duda napisał tak: moje najgłębsze kondolencje dla rodziny królewskiej i wszystkich Brytyjczyków po odejściu jej królewskiej mości. Od dziesięcioleci królowa Elżbieta II ucieleśniała wszystko, co czyni Wielką Brytanię naprawdę wielką. Będzie wspominana i zapamiętana w Polsce i na całym świecie. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu jej królewskiej mości, królowej Elżbiety II. To już jest oficjalny wpis na twitterowym koncie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Łączymy się w smutku z członkami rodziny królewskiej, narodem brytyjskim i ludźmi na całym świecie. Requiescat in pace. Brytyjska królowa Elżbieta II stanowiła wzór cnót monarszych w czasach, które monarchii bynajmniej nie sprzyjały. W swojej służbie publicznej wymagała zawsze dużo więcej od siebie niż od wszystkich pozostałych. Tak mówił szef MSZ-u Zbigniew Rau. Zaznaczył, że brytyjska królowa była przekonana, że jest w stanie służyć dobru wspólnemu, dobru swoich poddanych, niezależnie od okoliczności. Rzeczywiście to najczęściej udawało się jej uczynić. Jako taka pozostanie w pamięci bynajmniej nie tylko Brytyjczyków czy społeczeństw brytyjskiej wspólnoty narodowej, ale też nas wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mogli poznać jej życie, jej pracę. Tak powiedział nasz minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. No cóż, no paradoksalnie, chociaż to była królowa Anglii, to była królowa Anglików, to jednak nie była tylko angielska królowa. Król Karol, który został nowym władcą Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, opisał ten dzisiejszy dzień jako moment największego smutku dla mnie i wszystkich członków mojej rodziny. Wiem, że jej strata zostanie odczuta dogłębnie na terenie całego kraju i Zjednoczonego Królestwa i wśród niezliczonej rzeszy ludzi na całym świecie. Teraz pokażemy Państwu, co powiedziała, no nieźle jej się zaczyna to urzędowanie na stanowisku premiera, nowa premier Wielkiej Brytanii, nowa premier Anglii, przepraszam, Liz Truss. Bardzo uprzejmie proszę telekino o to przemówienie. Jest nam bardzo przykro z powodu wiadomości, którą w tej chwili słyszeliśmy. Śmierć jej wysokości królowej jest wielkim szokiem dla nas i całego świata. Królowa Elżbieta II była kamieniem węgielnym, na którym budowana była Wielka Brytania. Wielka Brytania jest takim wielkim krajem jak teraz właśnie dzięki wielkiej Elżbiecie II. Walczyła w II wojnie. Budowała wspólnotę narodów. Jesteśmy dzisiaj nowoczesnym, kwitnącym narodem. A przez swoje panowanie królowa Elżbieta II dała nam stabilność, była dobrym duchem Wielkiej Brytanii, była najdłużej panującą monarchą naszego kraju i kierowała nim z taką godnością i łaską przez 70 lat. Jej życie w służbie zaczęło się, zanim zaczęła się pamięć większości z nas. Była dla mnie i wielu Brytyjczyków osobistą inspiracją. Jej poświęcenie dla służby. Mając 96 lat, była zdeterminowana, by wykonywać swoje obowiązki i wcześniej w tym tygodniu mianowała mnie na 15. premiera w swoim życiu. Będziemy wspólnie wspominać w Wielkiej Brytanii, we wspólnotach brytyjskich i na całym świecie jej wspaniałe dziedzictwo. Dziś korona przechodzi, tak jak dzieje się to od ponad 1000 lat, w ręce nowego króla, króla Karola III. I musimy skupić się i pomóc mu oraz pomóc w jego rządzeniu. Oferujemy mu naszą lojalność i poświęcenie ku pamięci zakończenia II ery elżbietańskiej. Rozpoczynamy nową erę w historii naszego wielkiego kraju, tak jak jej wysokość by sobie życzyła przez wypowiedzenie słów: niech żyje król. To było oświadczenie nowo powołanej właśnie niedawno przez Elżbietę II na to stanowisko, oświadczenie nowej premier Liz Truss. Anglicy przez 70 lat śpiewali Boże chroń królową. Teraz będą musieli śpiewać o królu. No to jest niewyobrażalne zupełnie, kiedy pomyśli się o tym, że pierwszą nominację dla premiera Elżbieta II wręczała Winstonowi Churchillowi. Proszę Państwa, Zbigniew Rau, nasz minister spraw zagranicznych, powiedział jeszcze jedną rzecz. Powiedział dzisiaj, że ona przeniosła to, co było najlepszego w tradycji monarchii do do naszych czasów. Z nami jest pan Tomasz Lis, pianista, działacz emigracyjny, promotor polskiej kultury w Wielkiej Brytanii. Kłaniam się panu, witam serdecznie, Jacek Sobala, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, witam państwa, witam pana. Co pan nam powie na gorąco po tej wiadomości tragicznej, jaką dzisiaj usłyszeliśmy, jak ona jest przyjmowana przez Anglików? Cóż mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że jest to dosyć duży szok przede wszystkim, bo jednak no, kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że królowa jest pod opieką lekarską, jest w Szkocji, gdzie zwykle spędza wakacje letnie, ale no, jakieś pierwsze oznaki niepokojące może już były podczas wizyty nowej premier Wielkiej Brytanii, że gdzie wprawdzie królowa nadal uśmiechała się swoim magnetycznym uśmiechem, natomiast no, wyglądała na bardzo taką troszkę delikatną i kruchą, i jakieś takie dziwne plamy też były na jej rękach, także no, potem rzeczywiście ta informacja, że lekarze się nią opiekują, ale no, dosłownie w przeciągu 2-3 dni okazało się, że mamy tą tragiczną wiadomość i no muszę powiedzieć, że jest to dosyć szokujące i smutne, no bo królowa brytyjska Elżbieta, no to jest jednak, no ta fraza się ciągle powtarza oczywiście i tak banalnie zaczyna brzmieć, już koniec pewnej epoki, mamy tendencję do powtarzania tego frazesu, ale no Elżbieta II była jakby epoką sama w sobie, bo przecież panowała przez tak długi czas, no 70 lat prawie dogoniła Ludwika XIV, króla Francji. Niezliczona ilość premierów, dygnitarzy, a przede wszystkim wydaje mi się, no jakby no, reprezentowała pewne wartości, które może już są teraz niemodne, czy wydają się staroświeckie, ale które jednak no, bez nich ten świat zmierza może nie w tym kierunku, co trzeba, a moralność, poświęcenie narodowi, no, pewne twarde zasady, które zupełnie są teraz niepopularne wśród polityków, także no, jest to bardzo smutny moment i no, cóż mogę powiedzieć. Jak relacjonują to wszystko angielskie media? Co mówi się w angielskich mediach? Co oglądają Anglicy na swoich kanałach telewizyjnych? No wydaje mi się, że no, co oglądają? No oglądają, oczywiście teraz nastąpi bardzo skomplikowana procedura, bo po śmierci monarchy ten cały, że tak powiem, procedura protokolarna, która dotyczy najwyższych osób w państwie i całej organizacji, która jakby zmierza do pogrzebu i oczywiście potem koronacji nowego, tym razem króla. Także wydaje mi się, że to będzie na... Ale przepraszam, czy to oznacza, to co pan mówi, czy to oznacza, że w tych angielskich mediach już się zajmują tym tematem, jak będzie wyglądał pogrzeb, jak będzie wyglądała ta koronacja? Nie, to jeszcze nie. Na razie to są jednak, wydaje mi się, że to jest bardziej szok i jakby wspomnienie królowej i oczywiście całego jej dorobku i osiągnięć. Natomiast ta cała procedura, która jest dosyć skomplikowana, to będzie trwało i to jest no, nie tyle tajne, co, że tak powiem, uruchamiane pod jakąś specjalną nazwą i to będzie trwało przez następny tydzień najprawdopodobniej, także to na pewno będzie też w mediach, ale na razie wydaje mi się, że to jest bardziej zaskoczenie i szok, że to tak szybko nastąpiło, aczkolwiek no, z drugiej strony z tego, co czytałem i z tego, co widzę i wiem, to ta śmierć nastąpiła dosyć szybko i zmarła w spokoju, także to też jest dobra, że tak powiem, strona tej całej tragicznej sytuacji. Królowa angielska przez te 70 lat panowania uzyskała pewnego rodzaju wyjątkowy status, jeśli chodzi o jej postrzeganie przez Anglików. Wiemy, że to się na przestrzeni lat zmieniało. Pamiętamy o tym kryzysie monarchii, szczególnie w latach 80., ale mam takie wrażenie, że w ostatnim czasie ona stała się dla Anglików taką pewnego rodzaju opoką, taką skałą, o czym wspominała w swoim oświadczeniu oficjalnym premier Liz Truss. Stała się taką skałą, taką opoką, której teraz może zabraknąć. Książę Karol, w moim odczuciu, bardzo uprzejmie przepraszam, że ośmielam się tak to nazywać, nie jest osobą tego formatu, jak jego matka. Jak pan sądzi, jaki będzie miało wpływ to, że tej Elżbiety Wielkiej, królowej Elżbiety II, Elżbiety Wielkiej już nie będzie na czele tej angielskiej monarchii, na przyszłość tej monarchii w Anglii? Tak. Zgadzam się z panem całkowicie, o ile pewne aspekty działalności księcia Karola budzą we mnie, powiedzmy, szacunek czy zainteresowanie, tak wydaje mi się, że po pierwsze troszkę nie dorasta do pięt swojej matki, a poza tym wydaje mi się, że jest jednak takim przedstawicielem nowoczesnego, powiedzmy, spojrzenia na świat i nurtu, który w wielu aspektach jest dość może, jakby to nazwać dyplomatycznie, nie do końca trafiony. Królowa przez oczywiście wiele lat się nie włączała oczywiście do polityki, bo jakby to nie było wpisane w jej rolę. Natomiast jednak stanowiła swego rodzaju skałę i takie taką niezwykle ugruntowaną pozycję miała, jeśli chodzi o wartości, które reprezentowała i i jakby też Karol to jest jednak zupełnie inna. Znamy jego oczywiście pomysły na temat, prawda, zmian klimatu. To nie wszystko tak, że tak powiem, idealnie się układa w jego przypadku. Także wydaje mi się, że ta monarchia zmieni swoją twarz. Szczerze mówiąc, nie mam zbyt wielkich nadziei co do tego. Ale może też, nie wiem, patrzę na to trochę też z punktu widzenia innego pokolenia. Natomiast królowa rzeczywiście, to jest taka postać, co tu dużo mówić. Wydaje mi się, że też ludzie się przyzwyczajają do takich też postaci, bo one jakby zawsze są. Zawsze reprezentują takie solidne wartości, które jednak są ponadczasowe, a ona tak długo panowała i właściwie pomimo tego kryzysu krótkiego monarchicznego tam w przypadku księżnej Diany i tego tragicznego wypadku samochodowego, to właściwie i pomimo oczywiście dzieci, które miały problemy, w każdych rodzinach są problemy, to jednak sama jako taka właściwie wzorcowo spełniała swoją rolę przez te 7 dekad i była takim punktem odniesienia, prawda? Natomiast teraz wydaje mi się, że ten punkt odniesienia zniknie, bo to Karol też, książę Karol, ja nie wiem, czy on nawet chce być do końca królem, więc na pewno będzie wiele zmian. A dzieci też to już trudno powiedzieć. William i Duchess of Cambridge to jest zupełnie też inna bajka, także wydaje mi się, że następuje duża zmiana warty i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale nie chcę tutaj wróżyć spółsów, ale na pewno... Tak, to jest tak, że chyba nikt z nas w tej chwili nie jest w stanie przewidzieć tego, jak wielka jest to zmiana. Kiedy odchodzą ludzie takiego formatu, jak królowa Elżbieta II, to zawsze mówimy, że to byli właśnie ludzie wielkiego formatu, ale też nie potrafimy z tej naszej codziennej obserwacji określić, jak naprawdę wielki był to format. Pięknie panu dziękuję za rozmowę. Kłaniam się, pozdrawiam. Dziękuję ślicznie. Również się kłaniam. Pozdrawiam serdecznie. Pan Tomasz Lis, działacz emigracyjny, pianista, promotor polskiej kultury w Wielkiej Brytanii, był naszym gościem. Krótka przerwa, proszę państwa, i za chwilę wracamy.